Można powiedzieć, że takie małe déjà vu nam się załącza po tym niedzielnym meczu, bo dzisiaj po ciężkim boju walczyliśmy do samego końca i po raz kolejny straciliśmy ten ciężko wywalczony punkt. No właśnie najgorsze z tego wszystkiego, że i ze Śląskiem we Wrocławiu i teraz u nas z Kaliszem właśnie nie wywalczyliśmy tego punktu, no bo to były bardzo ciężkie mecze, naznaczone dużą walką i co z tego, jak przywozimy z Wrocławia 0 i wywozimy tutaj od siebie, czy tam zostawiamy u siebie też znowu 0, gdzie patrząc na to wszystko, myślę, że nie wiem, czy razem i w Śląsku i u nas minuta wystarczyła, żeby mieć 2 punkty więcej. Na pewno dzisiaj KKS był zespołem, który można było nawet walczyć tutaj zwycięstwo. No na pewno. Patrząc na to, jak tracimy bramki, to po prostu musimy spojrzeć prawdzie w oczy, że robimy zbyt duże błędy. Czy to drużynowe, czy to indywidualne. Z czegoś to wynika, że tak się dzieje, a nie inaczej. No i na pewno nie można powiedzieć, że nie zasłużyliśmy, bo zasłużyliśmy na te punkty, ale 6 trzeba pomóc, a w tej chwili wychodzi na to, że po prostu ta nasza pomoc była za mała. Dzisiaj też pisałeś na listę strzelców, ale ta bramka chyba nie może dzisiaj dobrze smakować. Ona w ogóle nie smakuje. Smakowała chwilę i po 10 sekundach można powiedzieć, że rozbolał mnie brzuch, bo z tego wszystkiego to człowiek by chciał jak najbardziej najszybciej zapomnieć o tym wszystkim, no bo to taka bramka nie daje nic. My gramy w sporcie zespołowym, a nie indywidualnym. To nie są indywidualne nagrody i jakieś tam osiągnięcia, tylko 11 wychodzi i plus jeszcze chłopaki, którzy siedzą i wchodzą z ławki. I to jest clue tego sportu, a nie to, że ktoś strzeli bramkę albo da asystę. Na tą chwilę jestem bardziej zdenerwowany niż gdzieś jakakolwiek była radość z tego, no bo nie ma i była przez moment, ale tak jak mówię, od razu zaraz po 15 sekundach zniknęła i już się nie pojawi. Teraz czymś, co też może Was motywować, to może jest to, że już za 2 dni czeka nas kolejne spotkanie, tym razem wyjazd do Suwałk. Chyba lepiej gra się po takich ciężkich może meczach, kiedy jest okazja, żeby się pokazać na nowo w kolejnym spotkaniu. No na pewno w tygodniu to mówiliśmy po meczu we Wrocławiu, że dobrze, że mamy 2 dni do meczu, bo chcemy się jakby odbudować i pokazać, że to był wypadek przy pracy, ale znowu daliśmy dupy, bo to trzeba tak ująć, nie będziemy owijać bawełnę, bo to daliśmy dupy i tyle. I można tylko skinąć głowę i czekać na ochrzan, nie powiem inaczej, bo inaczej tego nie ujmę, inaczej tego nie możemy nazwać, bo w takim wypadku powinno się robić wszystko, żeby zagryźć zawodnika, przebić piłkę, nie wiem, zrobić jeszcze cokolwiek innego, żeby ta piłka nie trafiła w rejon pola karnego, a w 2 meczach w przeciągu 4 dni tracimy 2 punkty, które oby nie były najważniejsze na koniec sezonu.